Ja nazywam się Julian Podgórski. Jestem doktorantem Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej w Instytucie Geofizyki Polskiej Akademii Nauk i na co dzień zajmuję się raczej tematami arktycznymi, chociaż chilijskimi też. I nasz program eduarctic.pl również raczej skupia się na Arktyce. Niemniej uznaliśmy, że byłoby ciekawie opowiedzieć też o lodowcach w innym miejscu na świecie niż tylko Arktyka i najlepiej w miejscu, które niekoniecznie nam się z zimnem i lodem kojarzy, czyli w Ameryce Południowej właśnie. Zacznijmy w takim razie od takiego bardzo krótkiego przypomnienia z geografii, gdzie znajduje się Chile. Jest to państwo w Ameryce Południowej, na jej zachodnim, południowo-zachodnim wybrzeżu, które myślę znane jest wśród wielu osób z tego, że jest, ma bardzo, bardzo podłużny kształt. Chile ma ponad 4200 km długości na osi północ-południe, natomiast na większości tej długości jego szerokość na osi wschód-zachód wynosi około 200 km. Wyjątkiem od tego jest skrajnie południowa część Chile, gdzie jest trochę szerzej, nawet do 300 km dochodzi ta odległość między oceanem a granicą. I na całej długości powtarza się pewien schemat, że na zachodzie kraju znajduje się ocean spokojny, Pacyfik, natomiast na wschodzie są góry, Andy. I z racji tego, że Chile jest takie długie na osi właśnie północ-południe, mamy do czynienia z bardzo licznymi strefami klimatycznymi i roślinnymi. Od suchej i gorącej pustyni Atacama na północy, aż po ziemię ognistą na samym południu, która pod względem klimatu znacznie bardziej przypomina Norwegię na przykład, albo Szkocję, niż jakieś obszary, które byśmy kojarzyli z Ameryką Południową. Nie ma tam dżungli, nie ma tam pustyń, jest raczej właśnie chłód i deszcz. I jako może ciekawostkę statystyczną, dodajmy sobie, że Chile w sumie ma powierzchnię mniej więcej z grubsza dwa razy większą niż Polska, natomiast populacja całkowita jest mniej więcej o połowę, połową Polski, więc jest to kraj bardzo już na poziomie samych tych liczb dosyć rzadko zaludniony. A jeszcze dodajmy sobie do tego fakt, że spośród tych 19 milionów mieszkańców około 1 trzeciej obecnie mieszka w stolicy Santiago de Chile oraz otaczających miejscowościach w tej strefie, powiedzmy, metropolitarnej i wyłania nam się obraz rzeczywiście kraju pełnego obszarów, bardzo, bardzo rzadko zaludnionych lub w przypadku gór wysokich partii Andów wręcz niemalże bezludnych. Językiem urzędowym Chile jest język hiszpański, natomiast jest tam również liczna mniejszość rdzennych mieszkańców narodu Mapuczów, których językiem jest Mapudungun i jest on też językiem dosyć żywym i w niektórych miejscowościach czy regionach nawet używanym. I co w takim razie czyni chilijskie lodowce tak ciekawymi, że zasłużyły aż na webinarium w programie eduarctic.pl. Przede wszystkim z punktu widzenia europejskiego można powiedzieć, że jest to dosyć takie nietypowe, nieintuicyjne położenie. Raczej kojarzymy sobie lodowce z Alpami, ze Skandynawią, z Arktyką, z Kanadą, a tutaj mamy lodowce w Ameryce Południowej. Druga ciekawostka jest taka, że jest tam wiele różnych środowisk, nie tylko w całym Chile mamy wiele różnych środowisk z racji na dużą rozpiętość, ale również same te lodowce znajdują się w dość różnorodnych środowiskach, często takich, jakich na przykład w Europie właśnie nie spotkalibyśmy w otoczeniu lodowców. W Chile też lodowce mają niepośrednie znaczenie dla
ludności dla celów gospodarczych, o czym też na koniec sobie powiemy. I występują tam całkiem interesujące formy lodu, które też zobaczymy na późniejszych slajdach. Na początek jednak najpierw odrobina teorii, żebyśmy wyobrazili sobie, jakim cudem w ogóle lodowce się w Chile pojawiły. Omówimy sobie taki krótki przepis, jak zrobić lodowiec. Potrzebujemy do tego opadów śniegu, chłodnego dosyć klimatu i kawałka stabilnego gruntu, i ten klimat musi się utrzymywać przez dłuższy czas, i zimą zrzucamy cały ten śnieg, który sobie przygotowaliśmy, czy też który napływa nam zimą na powierzchnię tego stabilnego kawałka gruntu. I dzięki temu, że klimat w naszym wybranym miejscu jest chłodny, czy to z powodu tego, że jesteśmy w chłodnej strefie klimatycznej, czy to z powodu tego, że jesteśmy w wysokich górach, to ten śnieg jest w stanie przetrwać przez lato do kolejnej zimy, i kolejną zimą spada na niego kolejna nowa porcja śniegu, który znów jest w stanie przetrwać, bo mamy chłodny klimat. I w toku wielu, wielu set, a nawet tysięcy lat, ten śnieg, który gromadzi się w tym miejscu, powoli się transformuje, metamorfizuje w najpierw firn, a później lód lodowcowy. I kiedy tego lodu robi się na tyle dużo, że już przestaje się mieścić w tym startowym miejscu, zaczyna spływać powoli w dół pod wpływem grawitacji, tak jakby płynął jak nie jak rzeka, ale jak taka spływa w dół dolin pod wpływem grawitacji. Ma pewną ograniczoną elastyczność, która mu pozwala rzeczywiście spływać w dół. I w Chile te warunki są spełniane w różnych miejscach, na pewno nie na obszarze całego kraju. I szczególnie korzystne dla lodowców, dla powstania lodowców jest sąsiedztwo z jednej strony wysokich gór, czyli Andów, i z drugiej strony oceanu spokojnego. Wilgotne powietrze znad oceanu nie musi pokonywać dużej odległości, żeby znaleźć się w górach. Następnie wspina się po zboczu zgodnie i występują opady orograficzne, zjawisko, które może nawet znamy ze szkoły, bo akurat to zjawisko spotykamy na całym świecie, w tym również w Europie, i z tego co wiem, uczymy się o nim nawet w szkole. O tym, że kiedy wilgotne powietrze wspina się w górę po zboczu, to trafia do kolejnych pięter górskich, w których temperatura jest niższa niż w niższych piętrach, i wywołuje to opady najpierw deszczu, a kiedy powietrze wilgotne wespnie się wystarczająco wysoko, to również śniegu. No i Andy są na tyle wysokie, żeby do takiej sytuacji doszło. Przy czym, ponieważ Chile jest bardzo rozpięte od północy na południe, to w różnych jego regionach te warunki są mniej lub bardziej sprzyjające. I na samej północy, w rejonie Atakamy, są to dość ograniczone. W środkowym Chile sytuacja wygląda dla lodowca trochę korzystniej. Opady już są wyższe niż średnia światowa. Spójrzmy tutaj na ten kolorowy wykres. Mniej więcej w 1/3, licząc od północy Chile, już te kreseczki, które pokazują nam sumy opadów, przekraczają najpierw średnią światową, później średnią dla Ameryki Południowej. I dzięki temu tej wilgoci, tej wody jest wystarczająco dużo, żeby mogły zacząć się tworzyć lodowce, ale w tym obszarze jest jeszcze dosyć ciepło. To jest wciąż klimat przypominający bardziej klimat śródziemnomorski niż na przykład właśnie norweski. W związku z czym w niższych partiach gór wciąż jest za ciepło na powstawanie lodowców, natomiast na samym szczycie Andów już jak najbardziej jest wystarczająco zimno. Te lodowce mogą się tam tworzyć, ale nie mają
wystarczająco dobrych warunków, żeby spłynąć bardzo, bardzo nisko w doliny, więc pozostają ograniczone rzeczywiście do raczej tych górnych partii gór. Natomiast im dalej na południe schodzimy, tym bardziej rośnie suma opadów i tym bardziej chłodny robi się klimat. I w południowym Chile, w Patagonii, już mamy do czynienia z taką sytuacją, że te opady są intensywniejsze, więc mamy dużo więcej materiału do uformowania sobie lodowca i jednocześnie klimat jest chłodniejszy, więc lodowiec jest w stanie przetrwać na niższych wysokościach ponad poziomem morza, więc w miarę jak ten gromadzący się na szczycie czy w wyższych partiach gór lód spływa w dół doliny, to nie topnieje w całości i osiąga czasami nawet poziom oceanu. Po stronie argentyńskiej z kolei jeszcze dla kompletności dodamy sobie, że również te lodowce spływają w dół, natomiast w Argentynie mamy bardzo dużą odległość od gór do oceanu, więc topniejący lodowiec i woda, która się z niego wydostaje, tworzy jeziora, które później przepływają jako rzeki w dół. Natomiast po stronie Chile rzeczywiście lodowiec na południu jest w stanie dotrzeć aż do poziomu morza. I ten podział na obszary, gdzie tej wody jest stosunkowo niewiele, tej przepływającej z nad oceanu i tej, gdzie jest jej naprawdę dużo, doprowadził francuskiego geofizyka Louis Libutrego do podziału Andów na wilgotne i suche. Według właśnie tych warunków hydrologicznych i Andy suche to tam, gdzie opady są stosunkowo skromne, a klimat dosyć ciepły, natomiast Andy wilgotne to tam, gdzie opadów jest dużo, a klimat jest chłodniejszy. W tej pierwszej strefie suchej znajdujemy raczej nieduże lodowce, raczej odizolowane od siebie nawzajem, natomiast w Andach wilgotnych mamy do czynienia z dwoma bardzo dużymi czapami lodowymi. I kryterium podziału, które Louis Libutry przyjął, żeby wyznaczyć jakąś granicę między suchymi i wilgotnymi Andami, było występowanie takiej formy lodowej, jaką są penitenty. Po polsku spotkałem się z terminem lód pokutny, czy lodowi pokutnicy. A to dlatego, że to są formy lodu, takie niewielkie kolumny, które przypominają trochę wędrujących pokutników, takich pochylonych, wędrujących w jedną stronę postaci. Jest to forma lodowa, która tworzy się na dużych wysokościach, na lodowcach, natomiast na dużych wysokościach ponad poziomem morza. Zobaczmy na to zdjęcie z Andów, że na tym zdjęciu jest właściwie tylko skała i lód, nie ma za specjalnie roślinności, bo jest już tak wysoko, że warunki po prostu nie sprzyjają tak bardzo żywym stworzeniom, czy to roślinnym, czy to zwierzęcym. I oprócz tego, że one się tworzą na wysokich wysokościach, to żeby powstawały, wymagane jest suche powietrze i duże nasłonecznienie. Duża ilość energii ze słońca padającej na ten lód i to wywołuje sublimację, czyli przejście wody, czy lodu bezpośrednio ze stanu stałego, czyli lodu do stanu gazowego, czyli pary, z pominięciem stanu ciekłego. W wyniku tego nasłonecznienia część tego lodu po prostu od razu automatycznie paruje i w wyniku tej sublimacji zaczynają powstawać niewielkie zagłębienia. Ta sublimacja nie jest równomierna na całej powierzchni lodu. I w miarę jak powstają jakieś zagłębienia, to promienie słoneczne są w stanie wpadać do nich, odbijać się, przez co oddają trochę więcej energii lodowi właśnie w obrębie tych zagłębień niż dookoła. I zaczynają się one pogłębiać. I im są głębsze, tym szybciej są w stanie się pogłębiać, bo tym większa jest dysproporcja energii między oddanej pomiędzy zagłębieniami a wyniesieniami lodu. I skutek tego jest taki, że właśnie powstają takie wysokie
ostrza, nazwijmy to. I tak właśnie się dzieje. I Louis Libautry uznał, że suche Andy to będzie ten obszar, gdzie warunki są sprzyjające dla powstawania penitentów, czyli jest sucho, wysoko i jest silne nasłonecznienie. Natomiast Andy wilgotne, tam jest dużo wilgotniejsze powietrze i widocznie nasłonecznienie jest na tyle słabe, że nie prowadzi do powstawania takich form, czy to z powodu znajdowania się dalej na południe od równika, czy to z powodu zachmurzenia, które też w południowym Chile się zdarza nierzadko. I opowieść o tych dwóch regionach zacznijmy od północy, od Andów suchych. Ten obszar leży bliżej równika, jak wspomnieliśmy, jest tam cieplej, a jednocześnie góry są wyższe, więc mimo tego, że jak wspominaliśmy, są mniejsze opady, to dzięki temu, że góry są wyższe, to wciąż istnieje ta strefa wysokich gór, w której jest na tyle zimno, że lodowce są w stanie powstać i się utrzymać. Natomiast przez to właśnie lodowce są małe i oddzielne od siebie, bo mogą utworzyć się tylko blisko szczytów gór, a w miarę spływania w dół dolin topnieją i nie są w stanie połączyć się w jakieś większe kompleksy czy czapy lodowe. I w tej strefie znajdują się raczej małe lodowce i przykładem może być na przykład ten malutki lodowiec, który można zobaczyć lecąc samolotem ze stolicy Santiago na wschód, w stronę Europy. I to, co jest może ciekawe dla nas Polaków w tej strefie Andów, że w Argentynie, no akurat lekka wycieczka przez granicę do Argentyny, do masywu Aconcagua, znajduje się lodowiec Glaciar de los Polacos, czyli lodowiec Polaków, nazwany na cześć polskiej wyprawy górskiej. I została ona przeprowadzona w 1934 roku, jeszcze przed II wojną światową. I znany taternik Konstanty Narkiewicz-Jodko był kierownikiem tej wyprawy i udało im się odkryć nową drogę wejścia właśnie na Aconcagua. A Aconcagua to jest najwyższy szczyt obu Ameryk, południowej i północnej, więc był to nie lada wyczyn, zwłaszcza w tamtych czasach, i w ten sposób zasłużyli sobie oni na imię tego lodowca. I przykładem takim, no może trochę wyjątkowym, ale też interesującym lodowca w środkowym Chile jest Universidad. Jest to największy lodowiec w Chile na północ od Patagonii, czyli też siłą rzeczy największy w suchych Andach w tej części północnej. I dla mnie ma on o tyle duże znaczenie, że napisałem artykuł na jego temat, który został w 2019 roku opublikowany w czasopiśmie naukowym. I spójrzmy na tę bardziej brunatną mapę po lewej stronie. Na niej widzimy izolinię, linie, które nam pokazują wysokość nad poziomem morza, i tutaj nawet ta najniższa, te dwie najniższe izolinie przy samym jęzorze lodowca to są 2600-2800, czyli jesteśmy, ten lodowiec kończy się, jego najniższe partie są wyżej niż najwyższe partie Tatr. Tak wysokie są tam Andy i takie warunki tam panują dla lodowców. I większość tego lodowca w dzisiejszych czasach niestety się kurczy, topnieje. Na większości powierzchni mamy do czynienia z topnieniem. W moim artykule porównywałem wysokość nad poziomem morza, dosyć dokładną, pozyskaną przy pomocy dosyć dokładnych instrumentów, w latach 2000 i 2013, i okazuje się, że no w tym okresie, w tej pierwszej dekadzie XXI wieku,
lodowiec ów więcej tracił na wielkości niż zyskiwał, co jest raczej złą wiadomością i dla lodowca, i dla ludzi, którzy korzystają z jego wody. Tak więc niestety zmiany klimatu, jak widać, nie oszczędzają nawet lodowca położonego w odludnych, wysokich Andach. Nawet tam to ocieplenie i ten wpływ klimatu na lodowce dosięga i jest zauważalny rzeczywiście przy pomocy naszych naukowych metod. Natomiast ja korzystałem tam ze zdjęć lotniczych satelitarnych, a to dlatego, że jak wspomniałem, ten lodowiec jest położony w bardzo wysokich górach i jest bardzo trudno dostępny dla ludzi i dla jakichkolwiek wypraw badawczych, które mogłyby tam po prostu pójść i przeprowadzić jakiekolwiek badania. Niemalże wszystkie lodowce w Chile są położone w niedostępnych w górskich rejonach. Są takie, do których stosunkowo łatwo dojść czy dojechać, ale są one nieliczne i tak są położone w miejscach dosyć rzadko zaludnionych. Dlatego do badań lodowców w Chile duże znaczenie ma teledetekcja, czyli metody pozyskiwania jakichś informacji, wiedzy przy pomocy zdjęć satelitarnych, lotniczych, w szczególności satelitarnych, bo one mogą robić zdjęcia czy skany radarowe powierzchni Ziemi w powtarzalny sposób, z dużą regularnością. I w Chile dodatkowo jest stosunkowo mało lotnisk, które by się znajdowały w dogodnych miejscach do prowadzenia takich nalotów fotograficznych, badawczych, więc rzeczywiście satelity, zwłaszcza jeżeli nie mamy bardzo dużych środków na badania, pozostają często naszym jedynym źródłem. I dlatego musimy korzystać ze satelitów. Ja w poprzednim slajdzie skorzystałem z satelitów radarowych, które zapewniły mi właśnie taki model wysokości terenu i wysokości lodowca, który potem mogłem porównać z innym. Natomiast tutaj znajduje się zdjęcie satelitarne, które pokazuje jezioro na końcu jednego z lodowców patagońskich, San Quintín. I to powinna być mała animacja, natomiast z tego co widzę, to ona chyba nie będzie mi tutaj w tym trybie działała. Ale to nie szkodzi, być może uda mi się otworzyć... otworzyć plik, udostępnić Państwu tę aplikację albo ekran i wtedy zobaczymy, jak dzięki satelitom jesteśmy w stanie uchwycić zmienność lodowca. To działa dobrze. I powinni Państwo teraz widzieć, jak ten lodowiec powoli wpływa do tego jeziora, rozpada się na mniejsze góry lodowe, które później krążą w tym jeziorze. Ten film obejmuje kilka lat, od roku 2013 aż do 2020. I są to zdjęcia właśnie z satelity. Natomiast akurat w Patagonii, o czym sobie za chwilę też powiemy, jest często duże zachmurzenie, a niestety chmury bywają przeszkodą dla satelitów, które robią fotografie powierzchni Ziemi. I tak oto przejdźmy do Andów wilgotnych, do południowego Chile, gdzie mamy do czynienia z dwiema znaczącymi patagońskimi czapami lodowymi. Północna patagońska czapa lodowa to jest mniejsza z tych dwóch. I to, co widzimy na tym satelitarnej, to jest satelitarna już bardziej mozaika tego obszaru, że mamy pewien centralny obszar w całości pokryty lodem z szczytami, które wystają z tej lodowej powierzchni, ale też są pokryte śniegiem. I stąd spływają liczne jęzory lodowe
w dół krętych, wijących się dolin. Mam dwa największe lodowce tutaj, to jest San Quintín i San Rafael, i one są zaznaczone również z tego powodu. San Rafael może nie jest jednym z tych zupełnie największych, ale jest też znaczący z tego powodu, że ta zatoka, do której spływa tutaj ten jęzor, jest bezpośrednio połączona z oceanem. Więc tutaj mamy taką sytuację, o jakiej wspominałem wcześniej, na początku, że rzeczywiście jęzory lodowe docierają do poziomu morza. To wybrzeże tutaj to już jest wybrzeże oceanu. To nie jest jezioro jakieś duże, to już jest ocean spokojny. Natomiast po drugiej stronie są to rzeczywiście jeziora po stronie argentyńskiej. Ta niebieska plama, niebieskie plamy to są jeziora, z których później wypływają rzeki. Natomiast druga, południowa patagońska czapa lodowa być może zasługuje na odrobinę więcej uwagi, bo jest większa. Jest to największe ciało lodowe na południowej półkuli, jeżeli wyłączymy Antarktydę. Największy kawał lodu na południowej półkuli to jest antarktyczna, lądolód antarktyczny, natomiast druga w kolejności jest właśnie południowa patagońska czapa lodowa. Jest, jak widzimy, dużo dłuższa, za to nie tak dużo szersza. To się wiąże z właśnie topografią Andów i dolin, które otaczają tę czapę lodową. I podobnie jak północna, ta czapa również ma liczne jęzory, które spływają w dół dolin. Przy czym tutaj zauważmy, że po tej zachodniej oceanicznej stronie woda wdziera się już aż do lodowca. Tam w południowym Chile, w tej części Patagonii, mamy do czynienia z krajobrazem z wybrzeżem fiordowym, czyli tego samego typu jak na przykład w Norwegii albo na Islandii, bo też powstało w podobny sposób w wyniku zalania przez ocean spokojny dolin wyżłobionych przez wieki przez lodowce Patagonii. Natomiast drugą ciekawą rzeczą jest to, że ponieważ rzeczywiście ona schodzi bardzo nisko, to południowe części tej czapy lodowej są dosyć dobrze dostępne, dosyć łatwo dostępne dla ludzi, w tym również dla turystów. Park Narodowy Torres del Paine w właśnie południowej części tej czapy lodowej jest jednym jest jedną z najsłynniejszych atrakcji naturalnych, krajobrazowych Chile i można tam w czasie wycieczki rzeczywiście zobaczyć góry lodowe po prostu pływające w fiordzie czy w jeziorach odrywające się od tej czapy lodowej i nie trzeba w tym celu poświęcać dużych środków czy dużego wysiłku na wyprawę górską. Można to łatwo osiągnąć jednodniową wycieczką, natomiast oczywiście dla miłośników górskich wędrówek Torres del Paine to byłby raj na ziemi. Dzisiaj w dobie ocieplenia jeziora, zarówno te, które widzimy tutaj, jak i te, które widzieliśmy na poprzednim zdjęciu w północnej Patagonii, powiększają się w miarę jak te lodowce cofają się. Ich czoła się wycofują i obszar, który wcześniej zajmowały, wypełnia woda z tychże topniejących lodowców i można to obserwować z satelity. I też wiele artykułów naukowych jest poświęconych właśnie badaniu kondycji stabilności tych lodowców poprzez ich wycofywanie i powiększanie się jezior, które są u ich końców. I na koniec powiedzmy sobie może jeszcze odrobinę o właśnie znaczeniu tych lodowców dla mieszkańców Chile. Chile jest krajem o różnorodnym krajobrazie. W środkowym i w południowym Chile mamy obfite często deszcze, więc nie ma aż tak dużych problemów z zaopatrzeniem w wodę. Natomiast w północnym Chile i w tym w rejonie czasami aż stołecznym, gdzie rzeczywiście mieszka, jak wspomnieliśmy, 1/3 populacji, te lodowce stanowią ważne źródło wody
przede wszystkim do irygacji, do nawadniania pól uprawnych, ale również są to rzeki wykorzystywane w celu energetycznym, żeby generować prąd dla ludności tam mieszkającej. I to, że te lodowce topnieją, zmniejszają się, tak jak sobie pokazaliśmy na tych moich mapach, stanowi pewne źródło troski dla Chilijczyków, dla mieszkańców Chile, dlatego że lodowce mają bardzo duże znaczenie w okresach suszy. Kiedy opadów jest mniej niż zazwyczaj, wtedy duży procent wody pochodzi właśnie z tych rzek zasilanych przez topniejące lodowce. W ogólności, nie tylko w okresie suszy, 1/3 energii pochodzi z hydroenergetyki, z energetyki wodnej, zasilanej przez rzeki, zasilane przez lodowce. Więc dlatego też to, że tych lodowców jest mniej, coraz mniej, w ostatnich latach staje się coraz większym problemem, bo z opadami, z tego co słyszałem, też w ostatnich latach nie jest zbyt dobrze i te lodowce rzeczywiście mają duże znaczenie, a gdyby ich, nie daj Boże, miało zabraknąć albo ilość wody, którą oddają rzekom, miałaby się znacząco zmniejszyć, no to wtedy Chile stanęłoby przed różnymi problemami związanymi z zaopatrzeniem w wodę. Dziękuję serdecznie Państwu za uwagę na dzisiejszym webinarium.